ulicy w tym roku. Teraz już lajtowo, bo jestem na dole, ale przed chwilą przeżyłem 6 km horroru. No dobrze, że znaleźli się ludzie, którzy pomogli mi się odkopać, bo inaczej bym tam jeszcze tkwił przy nawracaniu się. Tak zakopałem, że dobrze, że mieli łopatę i mieli siłę, bo złapało mnie niestety spodem. Złapało mnie spodem i... No i kółeczka się kręciły w kółko wszystkie, każde sobie. Żaden napęd na cztery koła nie pomógł. No to jest ten urok zimy w górach, w Żabnicy. Co z tego, że mam napęd na cztery koła, jak jest nieodświeżone, to wystarczy deczko za dużo śniegu i nie ma szans. Ale zima jest piękna. Jesteśmy na wysokości 600 trochę ponad w tej chwili, tu gdzie jest stara chata. Natomiast możecie sobie wyobrazić, co się dzieje na 1300. Czy powyżej 1300 na Romance Pińsku, Dysiance Lipowskiej, Boraszym Wierchu. Szczęśliwie starej chaty. Co, nie będzie przeszkadzać? Nie, odkopałeś się? Znalazłeś drabinę, czy sobie przywiozłeś? No bo ja tu mam drabiny też. Małe, duże. Odkopałeś się? Kupczaki mi pomogli. Tam na górze, nad płonem. Jeden z kupczaków tam mieszka, nie? Ten młody. Ja i Jasia Kupczaka, syn. No, on na samym górze mieszkał. Jasiu mieszka, a Jasiu na dole, a on na samej górze mieszka. I tam mała taką drogę, tam się wydrapałeś? No wydrapałem się, ale później, wiesz, wjechałem jeszcze kawałek wyżej i koło niego chciałem nawrócić. A wiesz, były zespy, jak mi chwyciło przód auta, no to po prostu kółka wszystkie buksowały. Dobrze, że oni mi pomogli, bo mieli łopatę i ja bez łopaty nawet. Jakby ich tam nie było, to bym siedział tam do usranej śmierci chyba. Ja nie mówię grać, ja jestem do poprawy się tam. Na wiosnę bym się odkopał. Także mówię ci, miałem szczęście, że te kupczaki tam były, bo... A ja ich znam, bo stary to pracował w lesie przecież. No ty, on jest... Jasiu też, no Jasiu robił sobie... No ale nie? Ten stary to też Jasiu, nie? No. Tata jest Jasiu. No. Drugi jest Michał, jego brat, ten jest tu niżej, na Stasie Nowakiem. No. Janka syn jest jeden w policji, a Sławek, a Piotrek mieszka na dole. No ale tam na górze był ktoś i no mówił, to, że tam mieszka. No, no to mieszka... Na samym górze, jak już, to już jest ostatni dom. No, no to Jasiu. Też? To Jasiu? Jasiu. Ja myślałem, że ojciec mieszka na dole, a ten Jasiu mieszka na górze. Ojciec mieszkał na dole, tak. No, Ojciec mieszka na dole i z synem, z tym Michałem. Aha. A ten najmłodszy Jasiu mieszka na samotnej górze.
Aha, o kurde. Już sobie po tej no. No, no i mówił, że dorabia jeszcze, bo jeden jest na emeryturze, bo tam był ojciec i syn. I mówił, że on jeszcze u Ćwikickiego dorabia, nie? A ja mówię, to widziałem jego robotę, bo odbierałem modniki, nie? No, że dobrze robi. No, ja. No, ja.